Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj. Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego ósmego modułu kursu Podstawy Produkcji Roślinnej. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie. Zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Na przestrzeni dziejów rozwijano i doskonalono metody związane z magazynowaniem żywności, zaczynając od prymitywnych dołów ziemnych po nowoczesne przechowalnie i chłodnie. Zadaniem przechowalnictwa jest jak najdłuższe utrzymanie płodów w taki sposób, aby uniknąć strat jakościowych i ilościowych. Straty w płodach rolnych nie można zatrzymać, ale należy je ograniczać. Czynniki wpływające na wielkość strat, długość okresu przechowywania, temperatura, wilgotność produktów i otoczenia, skład powietrza w przechowalniach. Ziemniaki można przechowywać w kopcach, piwnicach, pomieszczeniach aktywnie wentylowanych, zwłaszcza w przechowalniach lub chłodniach z regulowaną temperaturą oraz wilgotnością powietrza. Pierwszy okres Dojrzewanie bulw. Zabliźnianie uszkodzeń trwa od 1 do 2 tygodni od chwili złożenia w przechowalni. Temperatura przechowywania w tym okresie powinna wynosić od 12 do 18 stopni Celsjusza, a wilgotność względna powietrza od 90 do 95%. Drugi okres. Stopniowe obniżanie się temperatury do poziomu optymalnego. Okres ten trwa od 2 do 3 tygodni. Optymalna wilgotność względna powietrza od 90 do 95%. Trzeci okres, trwający zwykle najdłużej, czasem do późnej wiosny, wymaga temperatury. Dla ziemniaków jadalnych przeznaczonych do bezpośredniego spożycia, od 4 do 6 stopni Celsjusza, i wilgotności względnej powietrza, od 85 do 90%. W tej temperaturze straty związane z oddychaniem są najmniejsze. Obniżenie temperatury o 1 do 2 stopni Celsjusza powoduje, iż ziemniaki stają się słodkie. Okres czwarty. Okres przygotowywania ziemniaków do konsumpcji lub przetwórstwa, zwłaszcza na frytki i chipsy zwany rekondycjonowaniem, około 2 tygodni. Wymagana temperatura od 12 do 16 stopni Celsjusza. Cukry proste zmieniają się w skrobie. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.